No, trafiliśmy teraz na końcówkę meczu i to jest dalej grupa inicjacyjna. Wewnątrz niemiecki pojedynek, o, ładna piłka. 8-6 w drugim secie, prowadzi pierwszy na planie Fabian Melkowski z Görlitz. A po drugiej stronie debiutant turnieju, urodzony w Görlitz, ale z Drezna, Robert Pache. 8-6 i 30-0. A więc Fabian pomału będzie kończył ten mecz. Trochę go coś uszczelniło. Roberta. Powtórzył to samo miejsce. Trzecie. Pięknie. Brawo. Coole punkt. Dreimal. Die gleichen Platz. Gleiche Richtung. Respekt. Szacunek. Całkiem spokojnie powtórzył trzy uderzenia w to samo miejsce. No i teraz ta najważniejsza piłka. Co to będzie? Co zrobi Robert? Podniósł. No, takie granie na wytrzymałość. Mało ryzyka. Ale bym myślał, że wrzuci we mnie. Prowadzi Fabian i teraz jest piłka breakowa, a więc Robert może wyskoczyć na 7-8 i zrobić malutki dramacik. I co to będzie? Slajsik? Slajsik? Ojajajaj, to są te nerwy, to jest tenis. Czyż tenis nie jest piękny? Fabian na Roberta. Przyznam się od razu, że obydwoje to moi byli uczniowie. No i tym bardziej zawsze miło jest witać ich. Fabian to jest akurat stary bywalec, ale dzisiaj sprawił mi wielką radość swoim udziałem Robert Pache z Drezna. Kiedyś bawiliśmy się razem w tenisa. No i to było na tyle. Game, set, match. Fabian Melkowski. No to była rzeczywiście bardzo fajna gra. Jungs, das war ein cooles Spiel, kann ich sagen. Ich habe nicht gesehen so viel, aber Ergebnis 9-7 und Ballwechsel interessant. Schön, Respekt. Und ziemlich lange, oder? Bestimmt über eine Stunde oder so. Mehr sogar. Zwei Tage, glaube ich, oder? Zwei Tage oder drei vielleicht. Ja, jetzt haben wir Dienstag. Zwischendurch ist Dienstag. Ja, jetzt haben wir Dienstag.
Na, hast du irgendwie geschafft, oder? Hast du ganze Zeit geführt über den ganzen Match, oder? Wie war das? Dann geht es um Ergebnis. Ich bin mir sicher, ich einmal war. Hat Robert geführt? 4-4, aber. 4-4? Ja. Ah ja, okay.